Witam w kolejnym odcinku Super Game Show Meister. W dzisiejszym odcinku zajmę się jednym z polskich klasyków. Już nieco zapomnianym, ale w latach 90., konkretnie w drugiej połowie lat 90., bił rekordy popularności. Chodzi oczywiście o teleturniej Magia Liter, który prowadził Wojciech Pijanowski. Akurat wtedy odszedł z koła fortuny w 95 roku i stworzył ten program, który prowadził przez 3 lata. Program był nadawany na antenie programu drugiego Telewizji Polskiej. I na czym polegał? To był chyba jedyny teleturniej, którym prowadzący, w tym wypadku Wojciech Pijanowski, prowadził zza kadru. To znaczy siedział tam gdzieś na zapleczu i wpisywał wymienione przez graczy słowa w komputer. Było 3 zawodników, którzy stali na 3 stanowiskach: A, B i C. Ten pan na stanowisku A to Włodzimierz Piasecki, jeden z najbardziej znanych graczy teleturniejowych w Polsce. Gra polegała na tym, że w ciągu 20 kilku minut zawodnicy musieli ułożyć z rozsypanki literowej możliwie jak najwięcej słów. Słowa, które były układane z tych liter, sprawiały, że te litery, które zostały użyte, znikały, odsłaniając obrazek. Zawodnicy w każdej rundzie, a tych rund było kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt w ciągu jednego odcinka, który trwał 30 minut, musieli odgadnąć, co na tym obrazku jest. I te obrazki miały określone kategorie. Każda litera to był jeden punkt, a jeden punkt to jedna złotówka do jackpotu, czyli do kwoty, którą można było wygrać w finale. Różne kwoty to były, około 13, od 10, ale wszystko się mieściło powyżej 10 tysięcy złotych. W finale grał tylko jeden zawodnik, który uzbierał najwięcej punktów. Jedna litera to jeden punkt. I oczywiście im szybciej zawodnik odgadnął, co jest na tym obrazku, tym więcej punktów premii otrzymywał. No i to chyba wszystko, jeśli chodzi o ten... Aha, jeszcze zasady finału. Jeśli chodzi o finał, również używano tej tablicy. Było 7 pionowych rządków i należało ułożyć w ciągu 90 sekund 7 pięcioliterowych wyrazów. Oczywiście każdy wyraz był w jednym pionowym rządku. Ułożenie tych 7 wyrazów w ciągu tego określonego czasu, czyli 90 sekund oczywiście, czyli 1,5 minuty, nie 90 minut, bo 90 minut to 3 programy takie trwały. W ciągu 90 sekund ułożenie tych 7 wyrazów powodowało zwycięstwo zawodnika, no i oczywiście zawodnik zwycięzca zgarniał całą zawartość jackpotu. Całą zawartość jackpotu. No i to chyba tyle, jeśli chodzi o zasady teleturnieju Magia Liter. Dobrze by było, żeby ten program wrócił. Podobnie jak omawiana przeze mnie w jednym z poprzednich odcinków Wielka Gra. Ponieważ też niósł za sobą dużo fajnej rozrywki. Dużo ciekawy był. Bardzo dobry program. I przede wszystkim wymyślony w Polsce. To jest jeden z nielicznych teleturniejów, który od A do Z został wymyślony w Polsce. Przez Wojciecha Pijanowskiego. Dziękuję za uwagę, oglądajcie, subskrybujcie, zostawcie łapkę w górę i do zobaczenia.